Czy jesteście gotowi na najważniejszy program telewizyjny tego stulecia? Przed Wami wybitne jednostki, które na nowo zdefiniowały słowo sukces. Oto prawdziwe rekiny biznesu, tyranozaury finansów, światowej klasy przedsiębiorcy. Anna, kiedyś fryzjerka, teraz pierwsza na świecie bizneswoman posiadająca własny kontynent. Tak chcesz to sprzedawać? Powodzenia! Artur, idealista, trener biznesu oraz właściciel koncernu Feniks budującego osiedla dookoła jądra ziemi. Nikt nie będzie mi mówił, co jest możliwe, a co nie! Oraz Tomasz, genialny informatyk i programista, który w wieku 2 lat wiedział już dokładnie, co chce w życiu robić. Wspólnymi siłami pomogą Wam znaleźć odpowiedź na najważniejsze pytanie w życiu każdego człowieka. Co chcesz robić w życiu? 8. tydzień powoli dobiega końca, co oznacza półmetek naszej rozgrywki. Nadeszła pora podsumowań. Nasi zawodnicy odbędą dzisiaj zebranie zespołu, podczas którego opowiedzą jurorom o swoich postępach w pracy. Została ich już tylko 5. Nowy tydzień, nowe wyzwania. Ja jestem bardzo podekscytowana, a wiadomo, jakie to jest ważne. Tak, jestem ciekawy, co zrobili z zadaniami, które dostali tydzień temu. Mamy tam kilka naprawdę świetnych osób. I mam nadzieję, że już wiedzą, co chcą robić w życiu. Jako pierwsza na rozmowę przyjdzie młoda i ambitna Małgosia, która jest z nami od 5 tygodni. Gosia obecnie pracuje w sklepie odzieżowym, ale w głębi serca czuje, że chce być międzynarodowej klasy księgową. No cześć, Gosiu. Dzień dobry. Jezu, ale jak ty dobrze wyglądasz. Co to jest za outstanding look? No, postanowiłam posłuchać pana rady i trochę o siebie zadbać. No super, ale dobrze wygląda, co? No petarda, Gośka, super. No to mamy panią odmienioną. Tomasz, co myślisz? No, to opowiadaj, Gosiu, jak ci minął tydzień? Chyba złapałam wiatr w żagle i czuję, że są jakieś postępy. No, to fantastycznie. To opowiadaj, jak ci poszło zrealizowanie zadania. W każdym tygodniu nasi uczestnicy otrzymują od jurorów nowy zestaw zadań, które przybliżają ich do tego, co chcą robić w życiu. No to tak jak miałam zadane, porozsyłałam CV i... No i teraz czekam po prostu na jakąś rozmowę. No jak się z tym czujesz? Och, 10 kilo lżej. Naprawdę. Jeszcze nikt mi nie odpisał, ale jestem dobrej myśli. No to fantastycznie. Gosiu, a powiedz, kogo ty się teraz starasz oszukać? Nas czy siebie? Nie rozumiem. To ja ci wytłumaczę. Bo ja mam tutaj wydruk. Tomasz włamał się na twoją skrzynkę mailową. Wysłałaś w tydzień 2 maile. 2. W tym 1 na zły adres. Czy ty myślisz, że to są jakieś żarty? Jeśli ty o siebie nie zawalczysz, to czy ty myślisz, że my o ciebie zawalczymy? Kochana, pierwsza zasada wszystkiego. Jeżeli ty sama nie wykonasz pierwszego kroku, to nic się nie wydarzy. Czemu tak mało tych zgłoszeń rozesłałaś? No bo nic nie było w sumie w okolicy, a te 2 to i tak tylko na pomoc dla księgowej. Bo ja tego tak jeszcze nie umiem, żeby się o to ubiegać. A gdzie ty chcesz się nauczyć? Jak nie w pracy? No ale jak nie spełniam wymagań? Trzymajcie mnie, ona wymagań nie spełnia! Gośka! Ja naprawdę się na tobie zawiodłam. Ja na ciebie liczyłam, Artur. Powiedz, jakie jest moje 6. motto. Jak nie drzwiami, to oknem. Jak nie oknem, to trudno. Gosia, ty musisz wiedzieć, że osiągniesz to, co chcesz. Bo właśnie dlatego osiągniesz to, co chcesz. I to jest postawa, która pozwala zrealizować marzenia. Ja o tym wiedziałam, wiedział o tym Steve Jobs, Batman. Żeby zaznać luksusu, musisz wyjść ze strefy swojego komfortu, okej? Gosiu, weź się w garść, bo całe życie spędzisz przed monitorem. No ale księgowe tak właśnie pracują. Gośka! To nie jest dobra droga! A już na pewno nie na szczyt! Zacznij myśleć! Obudź się! Gosiu, dzisiaj zabieramy ci tarczę. Masz szansę ją odzyskać, ale najpierw czeka cię porządna sesja w pokoju wizualizacji. Ja bym jej nie dawała takiej szansy. Chciała, wybrała. Aniu, pamiętaj, że droga bywa wyboista, a zwątpienie przychodzi jak bezdomny na dworcu. Ty jesteś na niej, tak? Okej. Okay. Tomasz? Gosiu, zostajesz w grze! Do pokoju wizualizacji, marsz! Dziękuję bardzo. Dziękuję. Wyobraź tam sobie, kim naprawdę chcesz być! Fajna ta dziewczyna, no. Mam nadzieję, że jej się uda. Co?
No przecież przed chwilą chciałaś ją wywalić. No tak, ale to tylko tak, żeby nią potrząsnąć. No wiesz, jak ja byłam fryzjerką, jak ja zaczynałam, to też było mi ciężko zrobić ten pierwszy krok, a teraz... Tak, tak, wiem, teraz masz kontynent na własność. Dobrze. No, kto następny? A już po przerwie. Musisz to zrobić, Mateusz. Szymon, właściciel firmy budowlanej, opowie o rewolucji, jaką przeprowadził w swoim życiu. Dowiemy się też, czemu Karolina przeżyła załamanie nerwowe. A na koniec nasi jurorzy zasiądą do kolacji mistrzów. Zostańcie z nami. Znudziło ci się życie na powierzchni? Szukasz czegoś nowego dla siebie i rodziny? W porządku. Osiedle Feniks i spółka. Posmakuj ciepła i światła prosto z wnętrza ziemi. Jedyne takie osiedle z centralnym ogrzewaniem prosto z jądra planety. Spółdzielnia mieszkaniowa Feniks, wiąże ziemi. Mamy światło, wodę i gaz. Mamy prąd, parkingi i windę. Mamy to, co zachwyci was. Mamy też rozsądne czynsze. Spółdzielnia oczywiście nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wszelkie uszczerbki na zdrowiu spowodowane poparzeniem, zawaleniem się gruntu, niestabilnością ścian czy atakami wielkich zmutowanych kretów żywiących się ludzkim mięsem. Prosimy o dokładne zapoznanie się z regulaminem, zanim zaczniecie zawracać nam dupę telefonami, że komuś coś się stało. Mieszkacie pod ziemią. Czego się spodziewaliście, do jasnej cholery? Moje interesy są najważniejsze. Zainwestuj w moje interesy i pozwól, aby część mojego zysku stała się twoim zyskiem. Przestań być biedny! Przestań być biedny! Czas na naprawdę duże pieniądze. Inwestuj na nowym kontynencie. Nowy kontynent. Inwestuj już teraz. Wow, super hasło reklamowe. Jutro, wczoraj, pojutrze. Ósmy tydzień rozgrywek. Do sali weryfikacji wchodzi Mateusz, junior account specialist manager, który od dziecka rysował komiksy, ale nigdy nie mógł się przemóc, by ze swojej pasji uczynić sposób na życie. W poprzednich odcinkach Mateusz zapadł nam wszystkim w pamięć swoim widowiskowym odejściem z pracy. Będę bogaty, rozumiesz? Będę srał pieniędzmi, a ty zawsze będziesz siedział w tym gównie na pozycji podrzędnego menadżera. Nic nie znaczysz! Ani ty, ani ta twoja zasrana firma! Jesteś zerem, rozumiesz? Tak, zakompleksionym zerem! To jak dowartościowuje się, ruchając starzystki. Zwalniam cię! Sam się zwalniam, pajacu! O mnie usłyszy świat! A za 2 lata wykupię ciebie i całą tę zasraną korporację tylko po to, żeby cię zwolnić! Od tamtego czasu Mateusz założył własne wydawnictwo, gdzie publikuje komiksy swojego autorstwa. Jest i on! No witam cię, rycerzu, jak przedsiębiorca przedsiębiorca. Jak tam tydzień? To co mogę powiedzieć? Dobrze. Praca w re, zlecenia spływają. No proszę. No i to jest idealny dowód na to, że najważniejsza jest decyzja i pierwszy krok. Opowiadaj. No co, wydawnictwo ruszyło, ciągle rysuję. Nie, tak serio, to jest jakaś tragedia. I szczerze mówiąc, mam nadzieję, że państwo coś pomogą. Tragedia? To znaczy? No nikt tego nie kupuje, no! Wziąłem ten kredyt, tak żeście mówili, wpakowałem pieniądze w nakład, ale to w ogóle nie zeszło. Rachunki mam do zapłacenia, raty jakieś strasznie wysokie, no dramat jakiś. Ach, znamy to. To jest taki trudny moment przejściowy. A czy ty wiesz, że 80% firm zamyka się w przeciągu pierwszych 2 lat działalności? Nie wiem. Jakoś niewiele mnie to obchodzi, szczerze mówiąc. Ja w ogóle nic nie umiem pisać, nic nie umiem wymyślić. Pustka w głowie jak nigdy w życiu. Ale jak myślisz, gdzie popełniłeś błąd? Masz jakieś przemyślenia? Ale jakie przemyślenia? Ja nie mam żadnych przemyśleń. Was słuchałem, to mi teraz pomóżcie. My? No wy jak to? No wyście mówili, zawalcz o swoje, podążaj za marzeniem. No to podążyłem. Kredyt na 100 tysięcy, kontakty spalone i 0 dochodu z tego wszystkiego. A jak ci poszło zadanie z zeszłego tygodnia, Mateuszu? Mateusz jest już na 7 zadaniu. W tym tygodniu miał wymyślić, w jaki sposób jego praca może dać coś innym ludziom. I jak myślisz, Mateusz? Nie mam pojęcia! Ja chcę tylko, żeby oni kupowali te durne komiksy! No jasne. Ale dlaczego mają to robić, Mateuszu? A skąd ja mam to wiedzieć? To wy jesteście ekspertami! Nie, dobra, przepraszam. Ja po prostu... Naprawdę, powiedzcie mi, co ja mam robić, bo ja naprawdę już nie wiem. Ale powiedzieliśmy ci w zeszłym tygodniu. Jaka jest twoja odpowiedź? Ale jaka odpowiedź, ludzie? To jest wasza wina przecież! To był wasz pomysł, żebym te komiksy robił. Mówiłem wam, że nie ma na to rynku w Polsce. W
porządku, rozumiem. Stres, terminy. Czujesz, że masz podgórkę? To dlatego, że idziesz na szczyt. To jest absolutnie normalne. Podjąłeś ryzyko, zawalczyłeś o swoje, nie udało się. Bywa i tak. Jak to się nie udało? Dokładnie. Pamiętaj, że porażka jest najlepszym nauczycielem, a człowiek najwięcej uczy się na własnych błędach. No przecież to jest jakiś skandal. Obiecaliście mi, że będę bogaty. Że wszystkie moje problemy znikną, jak będę robił w życiu to, co kocham. A co ja mam teraz zrobić? To już jest twój problem, Mateuszu. Ale zarazem najcenniejsza lekcja. Ty i tylko ty jesteś odpowiedzialny za własne życie. Tomaszu? Mateuszu, odpadasz z programu. Nie wytrzymałeś presji sukcesu. Nie wracasz z tarczą. Wracasz na tarczy. Kurde, szkoda mi tego chłopaka, no. Naprawdę w niego wierzyłem. No ale to jest jakiś idiotyzm, no. Żeby brać kredyt na komiksy. W Polsce. W dobie internetu. No cymbał skończony. Ale nic, jak nie ma mózgu, to będzie płacił. A on ten kredyt brał w twoim banku? Tymczasem w pokoju wizualizacji Gosia daje z siebie wszystko, by mieć stuprocentową pewność, że wie, co chce robić w życiu. Jurorzy w skupieniu czekają na kolejnego uczestnika. Tym razem będzie to Szymon, który prowadzi małą firmę budowlaną, ale nie potrafi się w niej spełnić. Jest z nami od 7 tygodni. Proszę Państwa, oto znak stopu i wszyscy wiemy, co to oznacza. Jurorzy programu Władcy Formatów zaraz podejmą decyzję, czy program Co chcesz robić w życiu zostanie wprowadzony do jesiennej ramówki. No wydaje mi się, że widzieliśmy wystarczająco dużo. Aniu, Tomku, Arturze, dziękujemy. Jak się czujecie? No spoko. Siedzieliśmy całą noc, żeby dobrze przygotować koncepcję. Aha. Wydaje mi się, że macie świetne pomysły, bardzo dobre założenia, ale jak dla mnie brakuje jednak jakiejś takiej chemii w tym wszystkim. Jakoś sobie nie wyobrażam, żeby 10 milionów Polaków chciało to co wieczór oglądać, bo niby mówicie o człowieku, ale jednak nic z tego nie wynika. Jakoś tak wszystko jest po wierzchu. No bo więcej się okaże w kolejnych odcinkach, to się tam potem bardziej rozwinie. Ale ktoś to musi oglądać, prawda? Co z tego, że to się później rozwinie, jak po pierwszym odcinku nikt do tego nie wróci? A mi się bardzo podobały wstawki reklamowe i fajna muzyczka. Aczkolwiek rzeczywiście nie starczyło wam czasu i zostały tylko takie szablonowe, ale dla mnie to jest fajne miejsce na lokowanie produktu i reklamy, także za to jestem na plus. Dziękujemy. No bo właśnie my tak chcieliśmy do takiego widza z górnej półki trochę, który już więcej rozumie i ma swoje zdanie. To wyjedź za granicę. Ja chciałbym przypomnieć szanownym jurorom, widzom tutaj zgromadzonym i telewidzom w swoich domkach, że żyjemy w kraju prostych ludzi. I do takich ludzi trzeba się zwracać w sposób prosty, bo ludzie w większości to są idioci. W większości. Powtarzają to, co usłyszą i nie sprawdzają tego, co powtarzają. I tym się zajmujemy. Format ma być prosty, to jest za mądre, słuchajcie. Prościej, głupiej. Ja tylko dopowiem, że mi się bardzo podobał pomysł z bogatymi jurorami i biednymi uczestnikami, ale brakuje mi tam jakiejś gwiazdy prawdziwej. Kilku gwiazd. Same gwiazdy powinny być. Przecież nikt nie chce oglądać normalnych ludzi. Normalnych ludzi masz na ulicy, w domu, w pracy masz normalnych ludzi. Widzowie chcą oglądać nienormalnych ludzi. I to jest najbardziej ciekawe. Jak się taka gwiazda zachowa w danej sytuacji? Co pomyśli? Co powie? Prawda? Dokładnie. Jednak kompletnie nie rozumiem postaci Tomka. Ja nie wiem, czy on poważnie, na poważnie, czy... Nie, bo ja miałem być taki, że niby na śmiesznie, że jestem taki tajemniczy. No i że jak w końcu coś powiem, no to... Ale nie powiedziałeś. A jeśli o mnie chodzi na przykład ja nie wiem, czy Artur jest dobry, czy to Ania jest dobra. Za mała różnica charakterów. Jedna i ta sama postać. U nas to jest bardzo wyraźne i od razu widać, o co chodzi. I to jest ta prostota, o której wspomniał wcześniej mój kolega. No ale to czasem trzeba posłuchać, prawda? Dobrze, jaki werdykt?
No i ja zamieniłabym Tomka na celebrytę z górnej półki i sprawdziłabym w mniejszej stacji, czy się przyjmie. Jestem na tak, ale z takim kredytem zaufania. Słabe, nieopłacalne. Jestem na nie. Ja jestem na nie. Czyli dwa razy na nie, raz na tak. Format nie zostaje wprowadzony. Przykro. To jest na tak, czy na nie? No nie, dwa razy na nie, to jest na nie. A dlaczego ty byłaś na tak? No taka, ja jestem kochana. A kto to miałby być tym celebrytą, twoim zdaniem? Nazwiskami trzeba rzucić. No dobrze, myśmy dali właściwą odpowiedź. Ona rzuciła coś na wędce, żeby tam się ucieszyli, ujarali i tak dalej. A tam się ucieszyli, jak wy ich no tak powinniśmy zrąbali. Powinniśmy być zgodni. Nie, bo oni chcą, żeby były różnice kto poglądów. Kto chce, oni są? Kto? Inni oni ludzie chcą? W relacjach. A, przestań. Byłem ostatnio w tym spa, co mi polecałaś. Ja ci polecałam? A może nie ty? Ale gdzie? Dokąd pojechałeś? Mazury. To nie ja. Pora na świeżą krew. Nasz nowy zawodnik nie chce zdradzać swojego imienia. Jak zawsze na początku drogi ma 60 sekund, by przekonać do siebie jurorów. Jeśli mu się uda, dołączy do grona uczestników i zawalczy o nagrodę główną. Dzień dobry. Dzień dobry. Proszę bardzo, czas start. Szanowni Państwo, chciałbym przedstawić pewną tezę. Nie, 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 ja jestem na nie, przepraszam najmocniej. Ten wąs, włosy, to znaczy ja rozumiem, że liczy się wnętrze, ale jak owoc zgniły na zewnątrz, to w środku raczej też nie na lepszy. Niestety mnie też nie przekonałeś, ale trzymam za Ciebie kciuki. Tomaszu, o, Tomasz w ogóle wyszedł, także dziękujemy bardzo. Ale jak to, panowie, no przecież chwileczkę, no sekundkę. Drodzy panie, panowie, no ojejku, ojejku.